Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i chyba się nie spodziewacie, jaki to będzie filmik. Widzicie to po tytule. Ulubieńcy. Zastanawiałam się, kiedy ostatnio nagrywałam taki filmik. Było to na początku stycznia, a byli to ulubieńcy poprzedniego roku, więc zaczęłam się zastanawiać, co pokazać. Ale wiecie co, ja ostatnio nagrywam bardzo często vlogi. We vlogach Wam opowiadam też o moich ulubionych kosmetykach i miałam dosyć duży problem z ich wybraniem, ale też jeszcze był jeden znak zapytania, czy już czasem o nich nie wspominałam, chociażby w ulubieńcach poprzedniego roku. I był jeszcze jeden znak zapytania, tak, czy wyjęłaś wszystko? No bo ktoś może się zastanawiać, dlaczego tutaj nie ma tego kremu, czy nie wiem, czegokolwiek, a tak go zachwalałaś. Więc jeśli się coś takiego pojawi, nie będzie tutaj kosmetyku, który Was zaciekawił, a ja mówiłam, że jest świetny, to po prostu napiszcie mi w komentarzu, a ja się do tego produktu odniosę. Po prostu nie jestem w stanie pokazać Wam wszystkiego. Trochę się tego nazbierało przez te ostatnie 2 miesiące. Na 100% mówiłam Wam o płynie micelarnym z Everlane, tym z aloesem. Ja go lubię, ja go znowu kupiłam i wiem, że wiele osób też go polubiło jakby z mojego polecenia. Nie jest to idealny skład, ale na drugim miejscu jest właśnie ten aloes i on mi bardzo, bardzo sprzyja. Świetnie zmywam makijaż, nie wysusza mojej skóry, nie podrażnia moich oczu, więc to już jest kolejne opakowanie i pewnie tak ta miłość trwać będzie jeszcze jakiś czas. Czy będę wierna mu do końca? Nie wiem, ponieważ Everlane wypuściło, albo ma już w swojej ofercie od jakiegoś tam czasu, to trzeszczy fotel. Ja to słyszę później na moich filmach, to nie są jeszcze moje kości, ja już Wam kiedyś mówiłam, to jest fotel, ale ja się tak wiercę, taka ze mnie wierci pięta. Ale tak, Everlane widzę w sklepie w Rossmanie, bo najczęściej w Rossmanie kupuję kosmetyki, więc zobaczyłam, że oprócz tej także ulubionej mojej wody różanej, nawilżająco kojącej, zaraz Wam powiem o tych kolejnych kosmetykach, ona też jest świetna. Pachnie różami, zmywa makijaż, tak, wiecie, ja się maluję. Ja mam kreskę, ja mam tusz, ja mam, nie, wszystko mam na twarzy, wszelkie kolorowe kosmetyki i ta woda różana też się do tego sprawdza i tak jak Wam mówię, przepięknie pachnie różami, ale to nie jest taki silny zapach róży, więc ktoś, kto nie lubi właśnie tego zapachu, może po tą wodę sięgnąć. Także ja, jak widzicie, już ją kończę. Kupiłam ten aloes, ale kupiłam, nie powinnam tego pokazywać, bo jeszcze nic Wam o tym kosmetyku nie powiem, a jest to znowu Everlane i to jest luksusowy, przeciwzmarszczkowy płyn micelarny. Tak. Wodoodporny makijaż usuwa, co jeszcze, wygładza, ujędrnia, regeneruje skórę, ma jakieś złote nici liftingujące. No tak, to jest taka typowa reklama kosmetyków Everlane, czyli możemy tutaj zaczytać się dosłownie i za każdym razem coś nowego odnajdziemy. Ciekawa jestem, nie mówię o nim nic, to są ulubieńcy. Więc jak na razie, bo jeszcze miałam inny, też płyn micelarny z Everlane. Ja go odszukam, to kiedyś Wam we vlogu powiem, bo gdzieś go tam odłożyłam. I on mi się absolutnie nie sprawdził. To nie jest też tak, że wszystkie te płyny do demakijażu, czy też do odświeżania nie są dobre. O czym oczywiście cały czas mówię tylko wyłącznie o moich odczuciach i o obserwacji mojej. Także te dwa płyny rewelacyjne. No, także tyle na ten temat. Odkryłam kolejny bardzo dobry produkt do mycia mojej skóry, tak? Bo ja używam olejki, później biorę Clarisonica albo Foreo i myję. I do tego potrzebuję właśnie takiego kosmetyku. I odstawiłam, nawet tutaj leży taki trochę przyschnięty, takie mleczko do mycia twarzy z Sensai. Myślę, że gdzieś połowa mi tutaj została. To jest taki drugi krok, czyli najpierw są oleje, a później mycie. Właśnie w połączeniu oczywiście z wodą i z jakimś urządzeniem takim, które doczyści naszą skórę.
Ale ten, no ja się w nim rozkochałam. Głupio to brzmi, ale tak, potrafię kochać kosmetyki. No wiecie, tak, z przymrużeniem oka lubię je, sprawiają mi bardzo dużo przyjemności. Jeszcze jeśli widzę, że moja skóra jest oczyszczona, rozjaśniona, ten kosmetyk ma piękny zapach, wszystko mi się w nim podoba, no to po prostu bardzo, bardzo go lubię. I tym kosmetykiem jest Pixi i to jest właśnie taki krem do mycia twarzy. I on jest znowu z różą. Jest gęsty, świetnie się właśnie dogaduje i z Clarisonikiem, i z Luną. Nawet chyba bardziej go lubię z tą szczoteczką Foreo Luna, tak? Ładnie się pieni, nie za bardzo się pieni, przepięknie oczyszcza skórę i ta skóra jest gładka jak szkło na mojej toaletce. Oczywiście to nie jest tylko zasługa tego kosmetyku, bo oczywiście wszelkie zabiegi, jakie miałam złuszczające. Też uwielbiam ten tonik Glow Tonic z Pixi. Widzicie, to już jest resztka, czeka na mnie olbrzymia butla, ale musiałam go na razie odstawić, no bo nie mogłam aż tylu kosmetyków złuszczających używać naraz. Może i mogłam, ale ja po prostu jestem ostrożna. Więc bardzo, bardzo Wam polecam to mleczko, ten krem do demakijażu. Jest naprawdę, naprawdę świetne. I tak, i to jest chyba cały mój demakijaż. To jeszcze tylko, może wezmę jeszcze te kilka produktów do pielęgnacji, a później już będzie kolorówka. Więc tak, jeśli chodzi o moją pielęgnację, to zostały mi tylko dwa kosmetyki. I najwięcej chyba mam jeszcze tego kremu z Senelle. Ja go Wam polecałam. Ja dostałam te produkty. Tak, Senelle wszystkie dostałam, więc ten krem pod oczy Senelle jest świetny. Bardzo go lubię, nie mam w tej chwili żadnego innego i cały czas go stosuję i do pielęgnacji dziennej, i do pielęgnacji nocnej. Myślę, że na ten okres coraz cieplejszy idealny będzie na dzień. Natomiast będę wprowadzała nowy kosmetyk do pielęgnacji nocnej. Ale to tylko taka moja jakby fanaberia, tak? Bo ja szczególnie dbam o swoją skórę pod oczami, no bo tu widać mój wiek, tak? Na szyi i pod oczami najbardziej. I to są takie strefy trudne do pielęgnacji. Nawet jeśli miałabym coś zrobić więcej w gabinecie kosmetycznym, czy za pomocą medycyny estetycznej, to jednak jak obserwuję osoby, które poddały się tym zabiegom, to i tak to nie jest taki efekt, który by mnie zadowalał i na który bym tak po prostu poszła. Jednak to jeszcze nie jest ten czas. Ale jeśli już zdecyduję się, to na pewno to będą okolice oczu. Oczywiście było takie nakłuwanie, jak to się nazywa, takimi igiełkami, mezoterapia. Ale to niewiele mi pomogło. Także ja na razie bazuję tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o skórę pod oczami, na po prostu kremach, kosmetykach, serach. I to utrzymuje moją skórę w takiej całkiem niezłej kondycji, przynajmniej mnie zadowalającej. I już wracam, musiałam zamknąć okno, bo słychać było hałasy. Więc tak, krem Senelle. Ja już zdenkowałam dwa kosmetyki, nie wiem, czy już to denko było, czy nie. W każdym razie na pewno w denku o nich wspomniałam. I to są dwa kosmetyki, które nakładałam właśnie pod ten krem. Niestety ich już nie mam, na razie zostaję tylko przy tym. Jakoś, nie wiem, nie myślę o tym, żeby kupić jakiś serum, czy taki podobny kosmetyk jak Helixium. A Helixium to jest naturalna marka hiszpańska i to jest taki płynny, to był taki płynny kosmetyk, które nakładałam sobie już po całym wymyciu twarzy, stonizowaniu swojej skóry, po ewentualnym jakimś lotionie, wmasowywałam właśnie ten produkt za pomocą tutaj takiej chłodnej kuleczki wokół mojego oka. I to była taka warstwa mokra. I ja też powiedziałam w tym denku, że to nie jest nie byłby dla mnie wystarczająca pielęgnacja. To jest dla mnie, to był taki nośnik, który pomagał wchłonąć się kolejnym krokom. Kolejnym krokom.
Tak, pielęgnacyjnym. I po Helixium nakładałam sobie cudowne serum z kwasem hialuronowym, też pod oczy. Ale to już było bardzo porządne nawilżenie. I tutaj też taka końcówka, która pomagała mi rozprowadzić ten kosmetyk wokół mojego oka. I to było naprawdę mocne, mocne nawilżenie. Już po tym bardzo często nie nakładałam kremu. Jedynie jak czułam, że jest coś jeszcze mi potrzebne, to właśnie to było Senelle, ale zawsze te trzy kosmetyki były na noc i ten krem. Także to było już takie totalne nawilżenie. I też widziałam, że te moje zmarszczki się nie pogłębiają, a te, które mam, wyglądają lepiej, po prostu wyglądają lepiej. Mniej są widoczne. Jeśli macie ochotę na taką pielęgnację, naprawdę taką właśnie trzystopniową, płynny kosmetyk, serum, później krem, to możecie być zadowolone później ze stanu swojej skóry. Bardzo dużą ulgę w mojej ostatniej pielęgnacji przynosiły mi dwa produkty. Jak wiecie, Retix C, czyli duże stężenie retinolu, skóra mi się łuszczyła, odchodziła dosłownie płatami. Ach, jeszcze może Wam dodam tutaj taką informację, o której Wam nie mówiłam. Moja skóra także zaczęła się łuszczyć takimi właśnie płatami, także na szyi i na dekolcie. Za pierwszym razem ja tego nie widziałam. A teraz za drugim razem, może nie tak duże płaty jak z twarzy, ale jednak widziałam, zwłaszcza tutaj na żuchwie, ta cała skóra mi właśnie się tak łuszczyła, no to uwielbiałam ten widok. On mi oczywiście sprawiał mnóstwo kłopotów, jeśli miałam nałożyć podkład, ale jednak to złuszczenie nastąpiło, czekałam na niej i się doczekałam. Więc tak, żeby regenerować moją skórę właśnie po tych zabiegach, oczywiście Bepanthen, ale zanim nakładałam Bepanthen, spryskiwałam swoją skórę tymi kosmetykami. Oczywiście peptydy z Larensa, ja o nich Wam ciągle mówię, ja Wam je polecam, peptydy leczą moją skórę. To jeszcze raz powtórzę, to jest opatrunek, to jest lek. Przy skórze podrażnionej, zaczerwienionej, takiej, no nie wiem jak jeszcze mam ją określić, no takiej biednej, tak, która potrzebuje po prostu natychmiastowej regeneracji, jakiejś natychmiastowej ulgi. To te peptydy z Larensa mi to przynosiły, ale także oczywiście woda komórkowa z Estederm, ona już jest ze mną, ja nie wiem, ponad rok czasu, a może dwa lata, nie pamiętam od kiedy mi jedna z Was napisała, żebym kupiła sobie i przetestowała i coś tak mi ta woda komórkowa weszła do głowy, że ja ją po prostu zakupiłam i ona jest bez przerwy ze mną, tak jak te peptydy, więc nieważne, czy jest moja skóra podrażniona, czy nie, ja muszę ją sobie właśnie spryskać. Oczywiście mnóstwo innych jeszcze kosmetyków mam, nowych, o których nie chcę jeszcze Wam mówić i miałam, to jednak chyba najczęściej powracałam do tych dwóch i Wam polecam. Z całego serca zobaczycie, jaką poczujecie ulgę, jeśli właśnie macie taką skórę wrażliwą, suchą, taką spinającą się o każdej porze roku, zimą w klimatyzowanym pomieszczeniu. W moim mieszkaniu jest bardzo ciepło. Ja cały czas na makijaż, pod makijaż, kiedy mogłam, spryskiwałam się, a latem przy dodatnich, mam nadzieję, ponad 30-stopniowych temperaturach, to będzie mi potrzebne i fajnie, że są takie małe opakowania, możemy je ze sobą zabrać. I teraz już tylko ostatni kosmetyk z pielęgnacji, Immortelle Cream RH+. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo lubię ten kosmetyk. On przynosi mi ulgę, nawilża moją skórę, odżywia moją skórę, zmiękcza moją skórę, na pewno ją regeneruje. Ta skóra jakby stawała się taka bardziej elastyczna, jakby taka miękka, taka rozpulchniona. O, to jest to słowo. Czyli ona nie jest taka, wiecie, zapadnięta, ziemista, taka biedna, chora, tylko właśnie po użyciu tego kremu bardzo komfortowo się z tym kosmetykiem czułam. I na noc, i na dzień. Po nocy czułam jeszcze warstwę takiego delikatnego nawilżenia, bo często było też tak, że budziłam się po tych
8-9 godzinach, bo ja dosyć długo śpię, z buzią taką suchą, spiętą. Już zanim otworzyłam oczy, czułam, że natychmiast muszę ją nawilżyć. Z tym kremem wszystko było naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To już mi resztka tylko została. No i ten zapach jest taki bardzo przyjemny, delikatny. Myślę, że to jest zapach, który wszystkim się spodoba. Także polecam Wam serdecznie. No i tak, trochę mało, bo nie mam żadnego seru. Mam jeszcze oczywiście olejek z Senelle, gdzie on jest, tutaj jest. Ale ostatnio jest dosyć ciepło, więc no, nie używam go tak często jak na samym początku. Ale on tutaj cały czas ze mną jest. A wszystkie te olejki certyfikowane mi się skończyły, więc został mi tylko ten Senelle, ale on mi wystarczy. Mam jeszcze, to już Wam też mówiłam, w lodówce Clarensa i z Kloshi, ale one są tak gęste, że wyjmę je dopiero gdzieś we wrześniu, tak myślę. A okres gwarancji na to mi pozwala. Więc jeśli chodzi o pielęgnację, to już jest wszystko, a teraz przejdę do kolorówki. I kolorówka. Kolorówka to głównie podkłady. Tak, podkłady. I chyba wiecie, co chcę Wam pokazać. Oczywiście jest to Lumene. Ja ich nawet nie chowam. One cały czas stoją tutaj na moim biurku. Powiem Wam, dlaczego ja się nimi tak zachwycam. Myślę, że większość osób się domyśla. Skóra dojrzała. Skóra sucha. Wiecznie matowa. Z brakiem blasku. Ja nie znoszę właśnie takiej pudrowości. Nie lubię matu na swojej twarzy, nie lubię matu na swoich ustach. Jedynie mat toleruję na moich powiekach. Tak. Natomiast wszystko chcę mieć rozświetlone, zdrowe, świeże, właśnie pełne blasku. To dodaje mi młodzieńczości i tak dalej, i tak dalej. I te kosmetyki to mi gwarantują przez wiele, wiele godzin noszenia. Jeśli chodzi o te trzy kosmetyki, to tak, trzymam tutaj. Natural Glow, podkład, który właśnie daje mi to wszystko, który trzyma się na mojej twarzy. Wyrównuje koloryt mojej skóry. Nie przebijają przez niego moje przebarwienia, ale też nie daje totalnego krycia. Bo ja nie zawsze lubię krycie. Owszem, są takie sytuacje, że muszę swoją skórę bardziej przykryć, tak? Żeby była nieskazitelna. Nieraz tego potrzebuję. Zdarza się to niezwykle rzadko, ale mam takie podkłady. Więc Natural Glow rewelacyjne. Tutaj jest taki przedziwny kosmetyk, to jest beauty serum i to jest pielęgnacja, ale także ujednolicenie koloru, delikatne, więc ja go bardzo często nakładam na całą swoją twarz, powieki, górna, dolna, wszędzie, delikatną, cienką warstwą nakładam sobie też tutaj troszeczkę i na szyję, dlatego że wyrównuje koloryt, ale tylko wyrównuje koloryt. Daje mi też pielęgnację. Moja skóra po wielu, wielu godzinach jest cały czas nawilżona, tak jak teraz. Ja lubię to czuć. Natomiast to nie jest krycie, to nie jest podkład, to jest takie beauty serum, bardziej serum, no tak, nie podkład. Więc ja, żeby go zużyć, bo go tak lubię i chcę mieć na przykład, dodać sobie krycia, na przykład do nagrywania filmików, żeby tutaj dobrze się prezentować, dobrze się z tym czuć, to nakładam na niego albo właśnie Natural Glow, albo ten podkład Blur. Często je mieszam, kombinuję, nakładam po jeden, nakładam dwa, bardzo często nakładam sobie blur na brzegi twarzy, bo jest ciemniejszy, a środek na przykład uzupełniam sobie tymi jasnymi kosmetykami, podkładami. Przepięknie skóra wygląda, naprawdę bardzo, bardzo ładnie, zdrowo, promiennie, już nie będę wymieniać tych przymiotników, super. A jeszcze jak dołożę sobie ten rozświetlacz właśnie w kropelkach, w płynie, no to ja już jestem po prostu
zadowolona ze swojego wyglądu. Jedynie jeszcze troszeczkę różu, makijaż delikatny oczu, brwi i jest wszystko fenomenalnie. I teraz tak, po jakimś dłuższym czasie używania serum concealer, muszę Wam powiedzieć tak, że on nie do końca, nie, szczerze to nie jest kosmetyk dla mnie, którego mogłabym stosować pojedynczo, samoistnie, nie. On jest bardzo dobry, bo nie wchodzi w załamania, pięknie nawilża moją skórę, ale jednak to jest dla mnie za mało. Przy tym podkładzie Blur wygląda dobrze, bo on ma dosyć ciemny kolor, a Blur troszeczkę jest o ton ciemniejszy. Natomiast przy tych pozostałych jest za ciemny. Więc tak, pierwszy krok właśnie to serum, a później nakładam gąbeczką i tu już w zasadzie, zobaczcie, już jest denko, a jest to korektor z Becky. Tam są chyba dwa rodzaje. Ja mam ten różowy i tam jeszcze jest taki żółtawy, jeśli dobrze pamiętam. I wtedy, kiedy już nałożę sobie właśnie lumenę, ten korektor, to biorę sobie czubek gąbki i rozświetlam właśnie. O, teraz może mi się to przyda, bo może już teraz źle wygra. O, zobaczcie, jak to ładnie rozświetla. Ja mam tu zasłoniętą jedną żaluzję, bo znowu świeci przepiękne słoneczko i nie byłabym w stanie nagrywać tutaj, bo nie byłoby mnie widać, tak świeci. Cudownie świeci, bardzo się z tego cieszę. O, sama Becka to nie, bo nawet jeśli mam pielęgnację i nakładam tą Beckę gąbeczką, to przy okazji też zabieram sobie trochę pielęgnacji, gąbka mi po prostu ją zjada. Jeśli ją nawet przyklepię palcami, to ja czuję, że to jest jednak ciężki produkt do nakładania pod oczy, ale... Przepraszam, musiałam na momencik przerwać, ale chciałam jeszcze na koniec podsumować. Osobno raczej nie, ale w duecie fantastycznie to wszystko wygląda. Ten korektor z tym serum, bo jak Wam powiedziałam, wszystkie kosmetyki z Lumene mają jeszcze dodatkowo pielęgnację. Czy to są podkłady, czy to jest właśnie ten korektor, tu jest pielęgnacja. I ta pielęgnacja jest wyczuwalna. Krycie jest delikatne. Natomiast w połączeniu z Becką, która właśnie ma większe krycie i jeszcze dodatkowo przepięknie rozświetla skórę pod moimi oczami, to ja to codziennie sobie nakładam. I moja cienka skóra, zaczerwieniona skóra ze zmarszczkami wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o wchodzenie w zmarszczki, delikatnie wchodzi, ale to jest mało zauważalne. Ja muszę zbliżyć swoją twarz do lustra, żeby zobaczyć, że coś tu jest nie w porządku. Ale to też nie jest problem, dlatego że te produkty nie zastygają, nie wysychają, więc wystarczy dosłownie kilka ruchów palcami i znowu jest bardzo, bardzo dobrze. I ja z nimi czuję się komfortowo, tak jakbym nic nie miała pod oczami, tylko pielęgnację. Więc niczego więcej jak na razie nie potrzebuję. Jeśli chodzi o zabezpieczenie mojej skóry przed promieniowaniem słonecznym, a tego słońca jest coraz więcej, więc ja muszę pod podkładę z Lumene nałożyć filtr, dlatego że one żadnych filtrów nie posiadają, więc moim filtrem na ten moment jest niezawodny SVR 50+. To jest bardzo dobry filtr, który nie pozostawia tej jasnej takiej powłoki, wchłania się pięknie, to jeszcze nie dodałam, że to jest fluid, więc on jest lekki, bardzo dobrze moją skórę chroni. Na pielęgnację nakładam właśnie ten filtr, a później podkład. I ja wiem, że moja skóra jest zabezpieczona. Ale myślę, że na razie jeszcze to będę używała. Ale wtedy, w momencie, kiedy będzie naprawdę intensywne słońce przez cały dzień, ja wrócę do tych moich dwóch podkładów. A są to dwa kremy CC z filtrem 50, Chanel i It Cosmetics. Oba nawilżają, oba pielęgnują moją skórę. Więc... pewnie na przemian sobie będę je stosowała. No i zobaczcie, jaki mam tutaj arsenał tych podkładów. Na pewno długo będę je zużywała.
Mam nadzieję, że się na nic innego nie skuszę, ale tak jak Wam powiedziałam, tu jeszcze w mojej szufladzie jest kilka innych podkładów, więc no, ja podkłady lubię, ale one muszą mieć pewne cechy. Nie mogą być matowe, nie mogą zastygać, powinny jeszcze dodatkowo pielęgnować moją skórę, chociażby ją nawilżać i mają moją skórę też chronić przed promieniowaniem słonecznym. Więc tak to na ten moment wygląda. I to już wszyscy moi ulubieńcy. Mam nadzieję, że nie pominęłam żadnego, ale to też nie jest problem. Tak jak Wam powiedziałam, na pewno będę wracać do wielu jeszcze innych kosmetyków w kolejnych moich vlogach. I tak się zastanawiam, czy Wy w pierwszych miesiącach tego roku też coś odkryłyście, co Wam się bardzo spodobało. Jeśli tak się stało, to napiszcie w komentarzu, podzielcie się ze mną i z moimi widzami, i swoimi odkryciami. Ja już dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejne moje filmiki. Cześć!